odurzamy od komornika, walczymy z windykatorami, z komornikami, z kim tam jeszcze, z tymi prawnikami, zasrańcami i tak dalej, chociaż trzy piękne kobiety są, więc będę grzeczny. Przybyła do mnie Teresa oraz tutaj Iwonka, oczywiście z każdą tutaj tuli musi być zrobiony, oczywiście z Iwonką również dzień dobry. Dzień dobry. To po kolei, ja tak specjalnie w środku sobie stanąłem. Powiedz nam, tak, oglądasz mnie na TikToku, tą patologię, którą tam wyprawiam, wyzywam, o jakichś panienkach, czemu no to w ogóle... Bardzo fajnie, bo mnie to zaciekawiło. Jak ty rozmawiasz na TikToku. Okay. I bardzo mi się to spodobało, takie bezpośrednie. Co? Ja lubię, bo sama taka jestem. Widzicie? No. A tu jest takie fitu, to ja nie lubię. O, tak, no, a słuchamy. Tak, dlatego mnie to ujęło. O, kochana, słuchamy cię dalej. No, tak, tak. O, kuci mi, widzicie? Kuci. Nie, to tak trzeba, czekaj, mamy tak. Ciki. Tak, czekaj, trzeba, tak, może tak trzeba zrobić, widzicie? Jakich mam klientów tutaj, ja nie wiem, co to się dzieje. Ja mówią, że taki, jakaś patologia. Co to, no, trzeba prywatnie z nim porozmawiać. Bardzo miły człowiek, prezes jeszcze fajniejszy. Nieprawda. Tak, prawda. I nic nie jest opłacone, nie ściągane. A myślałam, że przekupuję na wywiad. Jak no tak, słyszałam, czytałam. To też będziesz przekupiona. Tak. Dała mi 5 koła, żeby przyszła na wywiad ze mną. No, słuchamy dalej. No. No także warto skorzystać z kancelarii. Prezes jest bardzo miły, porozmawiać z Matim to samo. Grzeczniejszy ode mnie jest prezes? Tak. To niedobrze, widzicie? Grzeczniejszy prezes, bardzo uprzejmy, grzeczny, miły. Ma dzieci, żona, to wypada, a nie takie zwane. Tak. A Mati na TikToku takie farmazony plecie czasami. Ile godzin jechałaś do nas teraz, opowiedz? 1,5 godziny autobusem i 2 godziny po Krakowie, bo nie umiałam znaleźć hotelu. Pięknie, czekaj, pięknie, ślicznie. Dobrze, to teraz idziemy z drugą tutaj. Dzień dobry i Iwonka, słuchamy. Ile, tutaj z Teresą jechałaś, tak? Ja jechałam z Teresą, tak. Jestem tutaj naszą piękną panią. No wiesz, gdzieś też tam cię oglądałam na live'ach. Też bardzo dużo dyskutowałam z Teresą na ten temat, więc... Złapałaś się za głowę, jak zobaczyłaś ten przekaz, co tam wyprawiam? Znaczy, nie wiesz, raczej starasz się dotrzeć tak prostym językiem do ludzi. Może to jest właśnie fajniejsze niż taka, wiesz, klepana gadka prawnicza. Ja cię pytam o zdanie, nie? To więc dla mnie, ja mówię, ja wyrażam swoją opinię, więc okay. Dla mnie był to dość interesujący przekaz. Dobrze. Więc mam, wiesz, gdzieś tam staram się ci zaufać i powierzyć swoje problemy, a na efekt zobaczymy dalej, co będzie. Też jest opłacona, 5 koła dostałaś ode mnie. No kurczę, tak, nawet 15. Dostała 15 tysięcy, żeby wystąpić was nakłamać wszystkich, widzicie? Dziękuję, że przyjechała. Tutaj, ale czekaj. O, standardowo, kuci trzeba... Tak wszyscy mają w kancelarii, tak wszyscy. Ja tutaj pokażę na Teresie. Przyjeżdżasz i mówimy tak, czego żeś narobił długów? No jest za co tak, złapać. Tak mówimy. I co, chcesz, żebyśmy cię odurzali? Tak mówimy do ciebie. Oczywiście, bo to się do was zgłosiło. No, a potem prawnik mówi, trzeba spłacać swoje długi. Mówił tak, nie? No, mówił. Lepiej nie przyjeżdżajcie do nas, bo na kłamie. Ebunię jeszcze zapraszam na koniec. Chodź tutaj, pokaż się. No tutaj oddzielnie oczywiście przyjechały panie, ale muszę wszystkie 3. Ebunia, ile ty dostałaś za to, żeby tutaj ich nakłamać, co? No, 10 tysięcy. 10 tysięcy dostałam. Więcej ode mnie. To którą konkurencyjną kancelarię będziemy polecać, co? Która jest do ciebie Rio, najlepsza? Rio. De Janeiro. Pan Norbi. Oni wszyscy pan wam zrobią. Wojnarowski. Tak. Aniołowie, nie? Aniołowie. Norbi tak. Zrobi wam upadłość bez planu spłaty. Ja tak nie potrafię na przykład. To musisz bardziej czarować, Maciej, no, żeby też tak było. Tak? No, obiecuję. Zobaczcie, kochani, więc ja wam powiem tak. Ja mam same plusy w pracy. Po pierwsze, 3 wspaniałe tutaj kobiety przyjechały. Wszystkie dostały po 5 koła, czyli 15 koła zapłaciłem. Co jeszcze tutaj dodamy? Iwonka? Dobry obiad. Dobry obiad, kawa. Tak? Tak, łykną oczywiście. Łykną to wszystko? Łykną. Wszystkich was oszukamy, urwisy, aż się tutaj, nie wiem, prokuratura zaczepi. Coś jeszcze? No. Także kancelarii warto zaufać, wierzcie mi. No, a rezultaty zobaczycie sami. O, czekaj, momencik, jeszcze tak na koniec. Kuci, dziękuję. Przyjechała 2 godziny tutaj. No. I Ewunia jechała, Ewunia to już jest drugi raz. Tak. I Iwonka też. Chcecie coś przekazać na koniec? Pozdrowienia dla słuchaczy. Pozdrawiamy wszystkie cebulaczki, co nie wierzą. Tak? A powinien ich częściej wyzywać, czy nie? Znaczy tak, tylko nie Polak. Nie Polak, a kogo mam wyzywać? Ludzi tych, co są nie umieją się zmobilizować, żeby mieć kontakt. Ale oni mówią, że potrzebują, jak ich narzucam chuju w kurę.
Jak potrzebują. Jak potrzebują, kurczę, jak potrzebują, to każdy jest nas inny. Więc... Ewunia, powinien tam bardziej wyzywać grzecznie jak prezes, czy jak to widzisz? Możesz wyzywać, możesz. Iwonka, wyzywać? Jasne, że tak. Jak to dociera, liczą się rezultaty. No, dociera A bardziej. Te panienki, o których mówię na TikToku, bo też mówię... No, zwracam ci na uwagę, żeby szedł spać. Czyli nie powinienem chodzić na dziewczyny. Nie, co ty, nie są warte tego. Nie są warte, bo chodzi o to, że jak ja się naczytam tych głupot, nie waszych problemów, tylko to, jak ktoś marudzi mi strasznie, to muszę odreagować i po prostu tak zacząłem rozmawiać z dziewczynami, czy powinienem tak. No a dlaczego by nie? Już jesteśmy na tyle dorośli. Widzicie? No, trzeba normalnie rozmawiać. A co ty zrobisz prywatnie, to twój problem, nie nasz. Idealnie, dobrze. Ile tutaj już nadajemy? Całe 5 minut wytrzymali, więc tak. Teresa, Ewunię znacie z wywiadów, a Iwonkę poznacie na wywiadach, chyba że mi odmówi. Nie, dlaczego? I to, co teraz pokazałam, to jest relacja kancelarii z klientami. Żadna kancelaria nie zrobi czegoś takiego z klientem. Czegoś takiego nie zrobi, tak? Tylko mówi tak. Gnoju 5000 płacisz, a jak nie, to do widzenia. I to jest właśnie główna różnica między mną, prezesem, a innymi kancelariami. Mogą być lepsi prawnicy, mogą mieć wszystko w paluszku, ale tam nie ma człowieka. Tam jest klient, kancelaria, kasa na stół albo wypad. Tak? Tak, zgadza się. Miałam do czynienia z kancelarią Rio i do dziś papier nie otwarte, bo nie uwierzę. Rio jest najlepsze na świecie, proszę nie słuchać. To jest, nie pomawiamy innych kancelarii. Nie, nie wolno. To jest najlepsza kancelaria ever i pan Norbert też, a my jesteśmy najgorsi. Nieotwarta. Widzicie? Widzicie, muszę płacić za to, żeby nakłamać na inne kancelarii, bo sobie nie radzimy. Dobrze, dziękuję Teresie, Ewuni oraz Iwonce. No na razie. Pa. Tak? Możesz ich nawyzywać na do widzenia. Nie, nie będę wyzywała, za stara jestem na takie. Dobrze, okay. Numery. Dobrze, dziękuję. Okej. Okay.